Onego czasu przystąpili do Jezusa faryzeusze i zapytał go jeden z nich, uczony w prawie, kusząc go: Mistrzu, które jest największe przykazanie w prawie? Rzekł mu Jezus: Będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej. To jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie podobne jest temu. Będziesz miłował bliźniego Twego jako siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach całe prawo zawisło i prorocy. A gdy się zebrali faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc: Co sądzicie o Chrystusie? Czy im jest synem? Mówił mu: Dawida. Rzekł im: Jakoż wtedy Dawid w duchu zowie go Panem, mówiąc: Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem nóg Twoich. Jeżeli więc Dawid nazywa go Panem, jakże jest synem jego? A nikt nie mógł mu odpowiedzieć słowa, ani też nie śmiał go od onego dnia więcej pytać. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W dzisiejszej Ewangelii Pan nasz Jezus Chrystus podaje nam bardzo prostą tajemnicę szczęścia. Możemy tego w pierwszej chwili nie zauważyć, natomiast jest ona tam bardzo wyraźnie zawarta. Ale zanim do niej dojdziemy, to spojrzymy na to, co tam się dzieje. Otóż faryzeusz najpierw pyta, próbując Pana Jezusa, a więc nie przychodzi on z miłości. Nie chce on usłyszeć prawdy, raczej chodzi mu o to, żeby złapać gdzieś tam Pana Jezusa na jakimś nieprawowiernym słówku. No i pyta o to największe przykazanie. Pan Jezus odpowiada w ten sposób tak bardzo dobrze nam znany, aby miłować Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkiej myśli swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Ale fascynujące jest to połączenie tych dwóch scen dzisiaj, to znaczy to jest jedna scena, ale one są połączone już w samej Ewangelii, nie tylko w dzisiejszej Ewangelii z dnia, to znaczy nie jest to sztucznie złączone, tylko jedno następuje po drugim. Pan Jezus najpierw mówi o tym podwójnym przykazaniu miłości Boga i bliźniego i chwilę później od razu mówi o tym, że On jest i Bogiem, i człowiekiem. I to jest fascynujące, jakby ten faryzeusz, który przychodzi do Niego i chce Go słuchać, ale nie po to, żeby znaleźć prawdę, tylko po to, żeby Go sprawdzić. I Pan Jezus niejako mu wskazuje: Ty masz mnie kochać jak Boga i człowieka. To jest coś fascynującego. Pan Jezus zadaje wtedy im pytanie, kim będzie, czyim synem będzie Mesjasz. I oni odpowiadają: Dawida, zgodnie z prawdą. Na co Pan Jezus i Pan nasz Jezus Chrystus jest synem Dawida według ciała. I jednak na tym nie pozostaje. Jakże Dawid może w duchu powiedzieć, powiedział Pan do Pana mego. To jest to samo słowo. Najpierw Pan to jest Bóg, a później Pan to jest Mesjasz. To jest w kontekście psalmu zupełnie oczywiste. I to jest to samo słowo użyte wobec Boga i wobec Mesjasza. Pan Jezus na to wskazuje faryzeuszom, pokazując, że Mesjasz nie będzie tylko synem Dawida, będzie również synem Bożym. I to dla Izraelitów, to określenie syn Boży, oni rozumieją je od razu dosłownie, w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli będzie Bogiem. Oskarżą później Pana Jezusa, że czyni się Bogiem, ty się czynisz równym Bogu właśnie dlatego, że się nazywa synem Bożym. I tak Pan nasz Jezus Chrystus pięknie to przeprowadza, mówiąc o tym przekazaniu miłości Boga i bliźniego, odnosi to później niejako do siebie, pokazując, że On jest i Bogiem, i człowiekiem. I my teraz pamiętajmy, że właśnie tak Pana naszego Jezusa Chrystusa mamy kochać. To jest to przykazanie miłości, które dzisiaj słyszymy, i to przykazanie jest właśnie tą tajemnicą szczęścia, o której mówiłem. Bo człowiek wtedy jest po prostu szczęśliwy. My tutaj, na tej ziemi, jesteśmy trochę jak taki człowiek, który jest w środku zimnej, jesiennej nocy. Jest ciemno i zimno. I obok pali się ognisko. Ale my, zamiast przyjść do tego ogniska i się ogrzać, biegamy za iskrami, które z tego ogniska wypadają, aby za chwilę zgasnąć. Tak zachowuje się człowiek, który goni za tymi światowymi przyjemnościami. I tak często jest z nami właśnie. Tak gonimy za jedną, za drugą iskrą, nie stali, ciągle szukając jakiejś pociechy, ciągle szukając czegoś przyjemnego, ciągle właśnie w takim biegu. Tak często właśnie takich ludzi przypominamy. I
nie przychodzimy do tego miejsca, gdzie faktycznie można znaleźć i światło, i ciepło, źródło wszystkich tych iskier. Czasami trudno jest nam dojść do tego ogniska, przyjść, przyłożyć dłonie i ogrzać je przy tym właśnie ogniu. Dlaczego przychodzi nam to trudno? Dlatego, że no właśnie, to ognisko jest na zupełnie innym poziomie niż my. Dlatego, że to nasze ognisko jest duchem, a my jesteśmy ciałem i pomimo, że mamy tą sferę duchową, to poznajemy poprzez ciało. Dlatego przychodzi nam to wcale nie tak łatwo. I tutaj dochodzimy do tego jakby pierwszego punktu, bo ta tajemnica szczęścia, o której mówiłem, ona jest w dwóch punktach. Drugi punkt to jest ta miłość. To jest to, gdy człowiek przychodzi, ogrzewa się przy tym ogniu i faktycznie ten człowiek jest szczęśliwy. To jest ta wielka tajemnica szczęścia tych świętych, którzy potrafili iść na męczeństwo, śpiewając psalmy, radośnie, spokojnie, z oddaniem. To jest tajemnica szczęścia tych wielkich, wielkich ludzi, nawet niekoniecznie tych, którzy byli kanonizowani, ale tych, którzy po prostu byli blisko Pana Boga i nic nie potrafiło zmącić ich szczęścia. To jest naprawdę tajemnica szczęścia, jednego szczęścia, bowiem każde to ziemskie szczęście jest właśnie jak ta iskra. Przez chwilę ona wydaje się jaśniejąca, piękna, wydaje się taka właśnie ulotna, taka piękna, ale jaśniejąca, ale gdy się ją próbuje uchwycić, można się na chwilę sparzyć nawet, a i tak jej się utrzymać nie da, bo ona za chwilkę gaśnie. Ale żeby naprawdę podejść do tego ognia, żeby naprawdę znaleźć tutaj szczęście, na tej ziemi jedyne szczęście, niespokojne jest nasze serce, póki ono nie spocznie w Tobie. Czyż nie doświadczyliśmy tego już tyle razy, goniąc za tymi rozkoszami tego świata, za tym wszystkim, co ten świat oferuje, że to, gdy się jeszcze goni, to wydaje się, że to takie piękne, a gdy się już osiągnie, to no właśnie iskra gaśnie. Żeby podejść do tego ognia, potrzebujemy go znaleźć, potrzebujemy go znać. Tak jak mówi święty Tomasz w wierszu, który napisał w swoich młodzieńczych latach, gdy o tyle człowiek potrafi kochać, o ile poznał. To jest prawda zupełnie naturalna w zasadzie. Człowiek nie kocha niczego ani nikogo, kogo nie poznał. I na tyle, na ile poznał, na tyle jest w stanie kochać, bowiem musi poznać dobro, żeby faktycznie się ku niemu zwrócić. I tak na pytanie, dlaczego nie kochamy Pana Boga w sposób wystarczający? Dlaczego przychodzimy tutaj tak często przecież, a wciąż mamy wrażenie, że no nasza miłość to taka nie do końca, że wciąż w te grzechy wpadamy i każdy z nas przecież ma to wrażenie, patrząc na swoje sumienie, no że tak, no kocham Pana Boga, ale jakaś ta miłość to taka nie bardzo. Dlaczego nasza miłość jest taka nie bardzo i czy da się ją naprawić? Otóż zacznijmy od tego, że da się ją naprawić i że naprawdę nie jest to jakaś wielka wiedza tajemna, nie jest to coś osiągalne tylko dla największych świętych. Jest to coś, co każdy z nas może zrobić. I o ile wielkie tajemnice życia mistycznego być może nie są nam przeznaczone, być może nie mamy się wspiąć do samych wyżyn świętości, to jednak na pewien poziom bliskości z Panem Bogiem możemy się naprawdę bez większego problemu wspiąć. Możemy naprawdę zbliżyć się do Niego i być ludźmi szczęśliwymi, jak ten człowiek, który do tego ogniska w tą zimną noc podchodzi. To naprawdę nie jest wiedza tajemna, to naprawdę nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Musimy przede wszystkim Boga poznać, aby Go kochać. To jest ten pierwszy punkt tej tajemnicy szczęścia. Musimy Go poznać. I tutaj nasuwa się pytanie, no ale co to znaczy, że Go poznać? Czy my Go jeszcze nie znamy, przystępując do Komunii Świętej, uczestnicząc w mszach świętych, czy my Go jeszcze nie znamy? No jakoś pewnie Go znamy. Dlatego jest w nas ta miłość. Może jeszcze nie taka, jakbyśmy chcieli, ale przecież jesteśmy tutaj, przychodzimy, poświęcamy nasz czas dla Niego, a więc jakoś Go poznaliśmy, jakoś Go kochamy. Teraz jak poznać Go lepiej? No trzeba troszkę o to zawalczyć. Nie jest to wiedza tajemna, nie jest to rzecz bardzo trudna, nie jest to coś osiągalne tylko dla niektórych, ale jednak trzeba tutaj poświęcić trochę wysiłku, trzeba poświęcić trochę pracy. Jak poznać Pana Boga? Przede wszystkim korzystajmy z tego, co mamy tutaj,
Przychodzimy na mszę świętą niedzielną. Czy znamy teksty mszy świętej? Czy poznaliśmy je? Czy czytaliśmy je? Czy czytamy je w trakcie mszy świętej albo wcześniej? Czy wiemy, jakie modlitwy kapłan odprawia? Czy słuchamy ich? Czy śledzimy je? To są słowa z jednej strony z objawienia Bożego, z drugiej strony dobrane przez Kościół po to właśnie, aby Pana Boga poznać. Po to, aby odpowiednio oddać Mu cześć. Czy my staramy się Go poznać właśnie w tym momencie? Przecież On wstępuje na ołtarz, wchodzi, chce wejść z nami w ten kontakt. Czy my staramy się Go tutaj naprawdę poznać? Jeśli człowiek nie skupi się tutaj właśnie na konkretnych rzeczach, na przykład na tych modlitwach, które odmawiamy, na gestach, które są wykonane, jeśli nie skupimy się na konkretach, no to skupimy się na innych konkretach, na tym, co się działo wczoraj, albo będzie się działo jutro, albo na naszych różnych obowiązkach i tak dalej, i tak dalej. A więc pierwsza rzecz, jeśli chcemy Pana Boga poznać, no to poznajmy ten moment, w którym On do nas przychodzi, poznajmy mszę świętą. Śledźmy te teksty, gesty, modlitwy, poznawajmy je po to, aby lepiej Pana Boga poznać. Druga rzecz to kontakt z tymi informacjami, które mamy o Panu Bogu, zawarte z jednej strony w Piśmie Świętym. Tutaj naprawdę znowu nie trzeba wiele. Czytajmy czasami Ewangelię. Jeśli mamy nasze mszaliki, to chociażby tą Ewangelię, która jest przewidziana na konkretny dzień. Bardzo często w mszaliku jest również komentarz do danego święta. Można w ten sposób już wejść w pewien kontakt. Czytajmy chociażby troszkę tej Ewangelii codziennie, a jeśli nie uda się codziennie, to co któryś dzień, przecież tam się nic nie stanie, jak to o tym czasami zapomnimy, ale wejdźmy w taki nawyk czytania, wchodzenia w kontakt po prostu z Panem Bogiem. Poznajemy Boga przede wszystkim przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, czy to tu przy ołtarzu, czy właśnie w Ewangelii. I inny prosty sposób, który każdy z nas może zastosować, jak Pana Boga poznawać, to jest czytanie dzieł świętych. Dlaczego dzieł świętych? Dlatego, że oni byli zwykłymi ludźmi, takimi jak my, którzy borykali się ze swoimi trudnościami i którzy znaleźli sposób, jak Pana Boga poznać i jak Go ukochać. I oni mogą nam ten sposób wskazać. Mogą powiedzieć, będąc w tej samej sytuacji, co my, w takim sensie bytowym w tej samej sytuacji, wiadomo, że każdy ma troszkę inną, mogą powiedzieć, no ja zrobiłem to w ten i w ten sposób, tutaj poznałem Boga, zobacz, jaki On jest wspaniały. I to może rozpalić nasze serca. Dlatego znajdźmy zawsze troszkę tego czasu, żeby czytać dzieła świętych. Chociażby mogę polecić tą tak piękną książkę, jeśli ktoś jeszcze nie czytał ojca Mateo Crowley Bowie, Jezus, Król Miłości. Jest to jedna z pierwszych książek wydanych przez nasze wydawnictwo Tedeum w Polsce. W tej chwili jest to już trzecie jej wydanie. Podstawowa książka, jeśli ktoś chce poznać Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mamy naszego wielkiego ojca Woronieckiego. Mamy w sensie my jako Polacy, jednego z największych myślicieli chrześcijaństwa w ogóle, tak mało znanego, chociażby jego pełnia modlitwy, albo macierzyńskie serce Najświętszej Maryi Panny, chociażby te dwie książki ojca Woronieckiego. Tak bardzo polecam. Wejdźmy w ten kontekst z Panem Bogiem. Poznawajmy naszą liturgię, słuchajmy tego Słowa Bożego, kosztujmy tego Słowa Bożego, pytajmy się tych wielkich świętych albo po prostu ludzi, którzy kanonizowani nie są, ale byli ludźmi, którzy bardzo się do Pana Boga zbliżyli, jak właśnie ojciec Crowley Bowie. Pytajmy ich, jak tą drogę znaleźć. I wtedy, gdy człowiek Pana Boga poznaje, no to siłą rzeczy Go kocha. Siłą rzeczy, gdy poznaje prawdę, gdy poznaje, jak On jest wielki, wspaniały, czymże On nie jest. Gdy człowiek to poznaje, to po prostu siłą rzeczy ta wola się rozpala. Rozpala się prawdziwą miłością. Miłością, która właśnie jest w woli, jest silnym pragnieniem dążenia do tej doskonałości. I ten człowiek, który rozpoznał, poznaje Pana Boga coraz lepiej, stara się zbliżyć do Niego, on jest szczęśliwy, bo widzi swój cel, widzi to ognisko, widzi ten cel, który da mu to szczęście i wtedy znowu te iskry nagle właśnie wydają się śmieszne. Wydają się tak drobne, tak błahe, tak nijakie. Wtedy oczywiście, że człowiek nie zaniedbuje tego świata doczesnego, wręcz przeciwnie. Zbliżenie się do tego ognia powoduje, że człowiek ma siłę do tego, żeby podnieść czoło i dumnie iść przez to życie doczesne. Nie lękać się wszystkiego, nie bać się
ani zakusów nieprzyjaciela, ani zakusów tutaj złych ludzi na tym świecie, ani niczego. Bo ten człowiek jest pewny, widzi swojego Stwórcę, chce być z Nim i wie, że nikt nie może mu odebrać tej bliskości. Tylko on sam poprzez grzech ciężki może sobie tą bliskość odebrać. I to daje tą wielką pewność, wielki spokój i właśnie wielkie szczęście. Prośmy dzisiaj o to, abyśmy potrafili Go poznać i Go kochać. I w ten sposób, tak prosty sposób, mogli prawdziwego szczęścia dostąpić i tutaj na ziemi, i później po śmierci. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.